wesoło. W ramie, gdzie wasza kreatywność tylko ogranicza to, co się tutaj dzieje. I tak naprawdę jestem mocno poruszony tym, co ostatnio do was dostaję w paczkach. Bardzo dziękuję. I teraz tak, pierwsza rzecz, powiedzieliście, że kartki to was nudzą, że kartek to wy nie chcecie, kartki są bezpośrednio do mnie. Oczywiście ja każdą kartkę przeglądam, czytam, ale faktycznie tych kartek dostaję coraz więcej i jeżeli bym chciał na każdą kartkę poświęcić, nie wiem, 30 sekund, to program by trwał 30 minut i byśmy samymi kartkami się zajmowali. Tak więc kartki odkładam na razie na bok. Lecimy z tym, co was najbardziej interesuje, czyli paczki. Pojawia się piwo szybowieckie malinowe i jak tutaj Mateusz do mnie pisze, jest to piwo własnej roboty. Ciekawa sprawa i zakapslowane i w ogóle. Mateusz, piwo organiczne tutaj pisze. Z piwniczki Ryśka. Także pewnie to jest zasługa Ryśka. Rysiek, dziękuję ci i Mateusz też ci dziękuję. Z Szybowic i do lodówki idzie, dzięki. Martyna i Paweł do mnie napisali z gratulacjami za 100 tysięcy. Nie zapomnieli tutaj, żeby szafie też coś z Bułgarii przywieźć. I pojawia się Monster, którego zaraz wypiję, bo mocy potrzebuje dużo. Browarek dostaje jednego leu. I co ciekawe, pierwszy raz widzę coś takiego w życiu. Teriyaki orzeszki. Bardzo to ciekawe jest. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za tą przesyłkę. Będziemy to testować w miarę tylko czasu, jak on będzie dostępny. To oczywiście trafia na moje... O, to jest przezroczyste coś, ale fajne. Patrzcie, przezroczysty pieniądz. Kawałek tutaj z jakiejś takiej folii wmontowanej. Nie widziałem czegoś takiego. Dzięki, to trafia oczywiście na moje drzwi, no i również nie zabrakło magnesika. Pamiętacie, że mamy racje żywnościowe wojskowe. Będziemy je, jak tylko wrócę z tego Berlina, przygotowywać. Zrobimy tydzień na racjach żywnościowych. Maciek przysłał, słuchajcie, cukierki dla Kasandry. Maćku, bardzo ci dziękuję i bardzo dobrze, że to trafia do Kasandry, bo ja to wiecie, że z cukierkami to nie za bardzo. Super wierszowanka wierszykowa. Dziękuję ci bardzo. Widzę, że hamburger, tego raczej nie dam rady zjeść, ale cytrynie na pewno się spodoba. Zajebiście mi się podoba coś takiego. Myślę, że mój piesek zwariuje od tego piszczenia. Tak jak i ja. Są cukierki, jest kisiel. Smak cytrynowy i tutaj jakaś coś jest. Popping candy, czyli takie wybuchowe, tak? Co eksplodują w ustach. Ale cukierków jest dla Kasandry. Zaraz jej to spakuję ładnie i dzisiaj przekażę. Siema szafa, to znowu ja. Dobra, czytam. List od Maćka. Na szybko sobie możecie go przystopować stopklatką. Bardzo sympatyczny. Maciek, dziękuję ci. Turony były fantastyczne. Twój lokalny browar na pewno wypiję. Dostaję coś takiego jak beef jerky. Takich nie widziałem. Gold Premium Rush. Wersja hot, czyli będzie na ostro. Cukierki dla Kasandry, żeście widzieli. Hot doga dla burgera dla cytryn, żeście widzieli. I pojawia się kolejna racja żywnościowa Wojska Polskiego. Menu numer 1. Maciek mi tutaj pisze, że to jest zarąbiście fajna sytuacja na coś, jak się bardzo człowiekowi chce jeść i chce się zjeść coś zdrowego. Coś zdrowego mówisz. Maciek, tak jak mówiłem, mam te racje i amerykańskie, i teraz mam już trzecią Wojska Polskiego i będziemy to testować, co tam chłopakom dają na te trudne chwile gdzieś tam w okopie. Dzięki, 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 raz dzięki. Jeszcze raz dzięki. Kasper z Dąbrowy Górniczej po raz kolejny mi tutaj coś wrzuca, tym razem magnes. Z takim piratem, z wielką gębą. Ciekawa. Trafia na drzwi. Kasper, bardzo ci dziękuję za przesyłkę. List odkładam, kopertę wyrzucam. Taki podpis. Coś tam lata w środku. Mam nadzieję, że nie zapalni. Dostałem skarbonkę. Ale to jest kawał metalu, powiem wam. Zupełnie bez... Bez żadnej możliwości otworzenia, trzeba to będzie potem chyba gumówką, to ciężkie jest i tam w środku coś lata, czyli jakiś zaczątek, że tak powiem, dobra moneta. Dzięki. Solidna konstrukcja, może działać jako kasa pancerna, naprawdę to uwierzcie mi, ciężkie, grube. Sami zresztą słyszycie, że nie wygina się, mogę to naciskać, to jest, nie wiem, blacha jakaś piątka? Może być i no, piątka może nie, ale trójka na pewno. Dzięki. Wrzucę jeszcze kartki, póki się nie znudziliście. Dostałem od Wiejskiej Dziołchy, jak się podpisała. Nie, Wiejska Dziewucha, która lubi jeść pączki. Kartka, gdzie jest sama ona na tej kartce. Tutaj też kartka homemade, zrobiona przez
Krwawy Krzysztof. Brzmi to bardzo złowróżbnie. Mam nadzieję, że Krwawy Krzysztof to nie jest coś złego. Krzysztof mnie tutaj również pozdrawia, ogląda vlogi, robi swoje vlogi, także możecie sobie poszukać Krwawego Krzysztofa. Jeśli chodzi o kartki, to dziękuję Ania Mateusz, Kasper z Klaudią, Eryk, Mateusz i Paulina, Szymon, Jakub, Wiktor i Janusze Plażowania, Karol z Gdańska, SP2PR, Natalia Karol, Maciej, Kasper z Martą, Tobiasz z Pragi, chłopaki z KSM-u, Ola Adam, Kasia Borys, Beata Konrad, Trzech Muszkieterów, Marcel Oktawian, Patryk, Jakub, Marcin Betty, niepodpisany, Jacek, Madzia i Mariuszek, Filip i Karol. Dziękuję wam za kartki, one będą spożytkowane na drzwiach, jak wiecie. Muszę tu jakimś jeszcze arcydokładny plan na tą okoliczność przedsięwziąć. Tu coś fajnego chyba będzie. Wydaje mi się, że to jest to podstawka pod telefon? Albo jakieś inne przeznaczenie. Na razie mi się wydaje, że takie. A może być inny. Czytamy. Bogdan mi zrobił własnoręcznie podstawkę pod telefon. Bogdanie, podoba mi się bardzo. Bardzo jest to fajna podstawka. Lubię takie proste rozwiązania problemów. Myślę, że ona mi się przyda do mojego, słuchajcie, kanału testhub.pl do prezentacji różnego rodzaju właśnie telefonów i tabletów, ponieważ jest dość duża i często jest tak, że ja nie mam gdzie tableta wstawić, bo mi się po prostu wywraca. Bogdan, bardzo ci dziękuję za tą podstawkę. Słuchajcie, Mateusz przesyła mi pocztówkę oraz przyprawy, gdyż on wraz z rodzicami prowadzi sklep. Sklep pod takim adresem, który tu widzicie na tej kartce. Jest trochę przypraw do mojego gotowania. Jak wiesz, no nie za często tutaj gotuję, Mateusz, i może się tak zdarzyć, że nie zużyję tych przypraw. Tym bardziej, że nie wiem, co to są zioła małgorzatki. Posypka na kanapki, no to mniej więcej mogę skumać, o co chodzi. Papryka wędzona, też mogę skumać. Czubrica zielona, nie mam pojęcia. Harajsa, tu musiałem jakąś encyklopedię przypraw chyba. O, obsypka diabelska, to ewidentnie coś dla mnie jest. Pomidor z czosnkiem, bazylią oraz kurczak pikantny. Będę się starał to zużytkować, schowam sobie to gdzieś może nawet do twojej koperty, żeby mi to nie umknęło. Dzisiaj będzie długi odcinek, także przygotujcie się, idźcie sobie po coś do jedzenia, bo to zejdzie. Już obiecałem, że wszystko otwieram, to wszystko otwieram. A i tylko będzie to, jak ktoś chce coś innego, to Mielno, proszę bardzo, od Marcina, pozdrowienie z Mielna oraz magnes na moje drzwi. To będzie chwilę trwało, bo jak sami wiecie, jest tego dużo. Bardzo dziękuję za wszystkie przesyłki. Pięknie popakowany w gazetki, jeszcze nie wiem co, to jest wszystko, słuchajcie, zapakowane, jest duży znak zapytania, co to będzie. Zakładam, że to Kuba do mnie napisał, bo tutaj wynika z jego maila, którego nie będę wam upubliczniał. Bardzo ci dziękuję, Kuba, za przesyłkę, już po krótce w liście napisałeś, co tam będzie, ale oczywiście odpakowujemy dokładnie, żeby było wiadomo, co jest tam w środku. Proszę bardzo, popcorn. Czasami właśnie mam popcorn gdzieś tam w tym, na mocne gastro w środku nocy jest idealny. Aczkolwiek potem się źle śpi. Kabel USB bez wtyczki. Drugi kabel bez wtyczki z drugiej strony. Na pewno kiedyś do czegoś się przyda. Takie coś, bo myślałem się, że to są słodkości. Ale że atencji tutaj w to pakowanie musiałeś włożyć strasznie dużo. 17 tysięcy zawiniątek. O, magnes z Londynu. Taki, co się rusza. Dzięki za magnes, leci oczywiście na drzwi. Aleś wymyślił z tym pakowaniem, naprawdę. Create your moment. Hot Coca Mix. Czyli rozumiem, że to jest czekolada i mówi, że lepiej smakuje... Tak, z mlekiem mówisz. No właśnie, tak mi się wydaje. Zawsze lepiej te rzeczy z mlekiem smakują. Z tym pakowaniem to ci chwilę musiał... O kurde, stare pieniążki polskie. Ja pamiętam, jak się takich zarabiało. 100 zł, proszę bardzo. 500 zł to było kiedyś naprawdę pół wypłaty, słuchajcie. 1000 zł z Kopernikiem to już można było zaszaleć. No i 5 dych kiedyś też miało inną wartość. Teraz to jest wartość śmieciowa niestety. No ale tak ta inflacja u nas zadziałała. Dzięki. Fajne wspomnienia. To sobie zaraz na drzwi przypinam. Babeczka z kubeczka. Dobra, na pewno kiedyś będę arcy głodny i taka babeczka też się przyda. Windsorska herbata z kokał. Z liściami koki, czyli czuję, że potem jest odlot, po prostu pierwsza klasa. Kuba, bardzo ci dziękuję. Słuchajcie, dostałem pierwszy puder. Zakładam, że nigdy go nie użyję, bo po pierwsze nie wiem jak, a po drugie absolutnie nie widzę takiej
potrzeby. Ja wiem, że teraz jest moda, żeby każdy był piękny, wysportowany, opalony, przypudrowany, przypinki robił i różne inne rzeczy, ale ja wiecie, gdzie tato mam. Miły list i również tutaj mam informację, że jest prowadzony kanał Beauty of Chocolate? Chocolate? Jakoś tak. Jak ktoś chce, to pudrowe sprawy, to na ten kanał. Ja raczej nie sądzę. Słuchajcie, z pudrem raczej się nie uda, bo moja męskość by za bardzo tutaj cierpiała. Nie wiem, to nie dla mnie jest. Jestem starej daty. Ja jestem jeszcze tych jestem, ja jeszcze jestem starej daty, słuchajcie, jestem takim facetem, który ma krem Nivea za 4 zł. Wodę taką, która szczypie, jak się czego goli. I mydło, a najczęściej jest to jeszcze jakiś balsam do kąpieli, który również myje głowę, tak więc to jest mój cały zestaw kosmetyków, zmieściłby się w takim pudełku. Żadnych pudrów, żadnych innych kremów przeciwzmarszczkowych czy innych takich rzeczy nie używam i nie zamierzam tego używać. Trzeba zestarzeć się z godnością, a nie robić z siebie nie wiadomo co. Od razu wam pokazuję, z Irlandii magnes się pojawia, bardzo dzięki. Guinness, znowu Guinness. Namawiacie mnie, żeby tu jeszcze pogrillować w tym roku. Mateusz tak właśnie do mnie pisze. Mateusz, widzę, że odczytałem twoje intencje jeszcze bez czytania listu, że chciałbyś, żebym jeszcze pogrillował w tym roku. Będziemy się tym tematem zajmować jeszcze. Tu jeszcze jest tych paczek, nie myślcie, to jeszcze nie koniec. Nie, nie, nie. Ale kurna fajnie, chłopaki z drewna coś robią. O kurde, patrzcie co dostałem, ale jaja. Z moim logo, mam nadzieję, że to widać. Pokrowiec na telefon, taki drewniany i jest tutaj wylaserowane moje logo. Kurde, jednak ładnie wyszło. Zobaczcie sobie, tu są adresy, jak to ma wyglądać. A, w ogóle kartka, no szukam kartki papieru. Patrzcie jaką dostałem kartkę. Na drewnie wypalone. Chłopaki, bardzo fajne rzeczy robicie, dostałem w różnych kolorach, widzę. Tylko to na jaki model? Mam nadzieję, że na mój, na S7. Fajny pokrowiec. Bardzo to fajnie wygląda. Fajna technologia chyba tego jest. A ja jeszcze raz wam dziękuję. No i odsyłam, jak ktoś jest zainteresowany czymś takim, bo widać, że sobie można skustomizować, zrobić jakąś reklamówkę tam do chłopaków. www.biwyud, czyli wyood.pl. To jest taki adres. Tak więc bardzo wam dziękuję za tą przesyłkę. Odstawiam. I będziemy ją tutaj przymierzać do telefonu. O, znowu dostałem. Nie wiem od kogo, nikt... A nie, jest podpisane tutaj. Kuba mi przysłał ten pieniążek przezroczysty. 1 leu. Nie wiem skąd on jest. Z rumuński. Jedna leja. I tutaj jakiś dodatkowy pieniążek, który jest jakimś dziwnym pieniążkiem, bo nie jest napisane co to jest w ogóle w środku. Jakieś ośmiornice tam są, coś tam nie wiadomo co. Dobra, Kuba dzięki. Zakopane od Adi Ewelina, dzięki. Proszę bardzo, list od Bartka oraz przesyłka od Bartka. Cornelius bananowy i Cornelius grejpfrutowy. Widziałem to chyba w Poznaniu. Jako napitek. Takie coś, jakieś wasabi dostałem. Co to jest w ogóle? Alginori o smaku wasabi. Muszę przeczytać, jak się to spożywa. Piwo bez soku, męski lager. Ostatnio dostałem takie z różnymi sokami właśnie, a to jest bez soku. I piwo robotniczo-ludowe. Z takim fantazyjnym zamknięciem. Grosz chyba takich fantazyjnych zamknięcia. Kiedyś orężada była sprzedawana z takimi zamknięciami. Taka po prostu PRL-owska orężada. Dzięki za przesyłki, będziemy się tym wzmacniać. Grzegorz z Elbląga, słuchajcie, z ostatniej swojej podróży, którą odbył do Malezji, przysyła mi różne różności. Grzegorz, bardzo ci dziękuję, również za kartkę z Malezji. I tego na pewno u nas w Tesco nie kupię. Tu widzę, jakieś słodkości są. Muszę zrobić, kurde, szafeczkę prezentacyjną, bo za szybko wam to pokazuję. Są słodkości. A, i to jest z duriana, słuchajcie. Dobrze, że to nie napisałeś, bo ja bym nie za bardzo... A, jeszcze tam piszę durian, faktycznie. Słodkości z duriana, ale durian jest to najbardziej śmierdzący owoc na świecie. W Malezji, w Tajlandii jest taka sytuacja, że tego duriana, jak wam sprzedadzą, to nie pozwalają wam tego zjeść ani na ulicy, ani w domu, ani w restauracji. To sobie trzeba zanieść do domu. I niektórzy to kochają, a inni tego nienawidzą. Ja tego nie spróbowałem. Nie wiem z jakich przyczyn, jak byłem w Bangkoku. Tak więc tu jest w czekoladce to zapakowane i ta czekoladka może mieć dziwny zapach, bo tak naprawdę to jest zapach taki, do którego muchy lecą. I może być srogo. Proszę bardzo, orzeszki są.
Tu jest suszone chili do wzbogacania potraw. Cukierki z batata. No kurde, jakie niesamowite niesamowitości tutaj są. Malezyjski magnesik, dzięki. Kurde, ale natargałeś tego, powiem ci, chłopie. Wasabi, orzeszki, to u nas można też trafić. Nanami togarashi, cokolwiek to jest, będę musiał sprawdzić. Jakieś takie malutkie ciasteczka, maślane. O, tego nie znalazłem. Kit Kat Green Tea. Szukałem tego Green Tea, wiem, że są Kit Katy o smaku wasabi. Bardzo ci dziękuję. Wygląda zajebiście. Napój energetyczny. Jak ten, jak zakręcone, wiecie co, lekarstwo jakieś. 72 kalorie, 72 kalorie, 100 ml i same witaminy. No, lubię takie smaczki. Jak wam pokazywałem na tajlandzkiej serii, jakbyście poglądali, to właśnie tam Red Bulle były w takich buteleczkach sprzedawane. Bo w Tajlandii Red Bull w ogóle się wywodzi z Tajlandii. I tam właśnie można go kupić w takich małych buteleczkach. Poza tym kosztuje chyba złotówkę, nie tak jak u nas, trochę drożej. No ale tam podobno ma być tani. Kolejna opcja, jakiegoś napitku. Ale zajebiste. Ha! Fanta o smaku... Wiecie, tych takich litchi? Litchi to się nazywa. Fanta o smaku litchi. Dzięki. O, schładzam. Nie no, wasza fantazja nie zna granic, widzę. I ekstra hot sauce. Jeszcze raz dziękuję, że na swoim wyjeździe o mnie pamiętałeś i to wszystko przetargałeś, włożyłeś w paczkę i przysłałeś do mnie. Super. Maciek i Adam coś takiego do mnie przesyła. Ketchup kupiony w Niemczech, w Polsce nie miałem przyjemności go spotkać. Jakby ktoś wiedział, czy to można gdzieś kupić, to chłopaki proszą o informację. Raczej będzie pikantny i idealny do testów. Faktycznie idealny do testów. Solidna butla pikantnego ketchupu. Dzięki, chłopaki. Słuchajcie, kolejna przesyłka na moje drzwi. Somalijskie pieniążki. Ciekawostka. Czegoś takiego też nie widziałem. Pewnie w Somalii się nigdy nie zjawię. Ale nie mam tu nadawcy, bo niestety była uszkodzona koperta, a jest. Kacper ze Starachowic. Kacper, bardzo ci dziękuję. Rarytas idzie na moje drzwi. Słuchajcie, mam nasionka najpikantniejszej papryki na świecie, czyli Karolina. Z instrukcją, jak je hodować i wskazaniem, żebym tutaj jakiegoś zaprzyjaźnionego ogrodnika znalazł. Ostatnio rozmawiałem tutaj z jednym z człowiekiem, który powiedział, że się tym tematem zajmuje i jak mam jakieś nasionka, to on może je podhodować. Mam nadzieję, że się do mnie odezwie, bo mu dałem numer telefonu. I wtedy widzę, że nie masz przeszkód, nie masz tutaj przeciwwskazań, żeby przekazać jemu, żeby on to wyhodował, bo ja to wiecie, że marne szanse. Tylko plastikowe kwiatki u mnie działają. Damian tutaj mi przysłał kilka rzeczy. Pierwsze dwie rzeczy to jest Black z witaminami, z Mike'em Tysonem, moim ulubionym bohaterem komiksowym. I drugi Black Energy dla Samurai, już go kiedyś ostatnio piłem. Bardzo fajnie, dziękuję ci, Damian. Oprócz tego dostaję coś tutaj. Z 2014 wino z Wadowic, to nie jakieś byle co. Dobra, odkładam je do mojej tej. Słuchajcie, piwniczki z winem. I oprócz tego dostaję od... dostaję katalog mebli, które Damian produkuje, coś takiego. optisofa.com. No przejrzyjmy katalog z meblami, jakie produkujesz. Damian, bardzo ci dziękuję za przesyłkę. Odstawiam i chowam. Artur Węgrowiec do mnie pisze, przesyła mi, że tak powiem, kartkę oraz dwa magnesy na moje drzwi. Dzięki, Artur. Od Maćka dostaję taki wielki metalowy magnes z Bułgarii. Dzięki. Nadawca jest JN99LT, także zakładam, że jest to krótkofalowiec. Dostaje 1 300 000 nalepek z różnymi fajnymi rzeczami. Z monsterami i nie z monsterami. Dzięki. Trzeba było chociaż swój znak podać. Słuchajcie, Benjamin z Irlandii Północnej do mnie napisał, że co prawda hamburgery go nie interesują, ale bardziej go interesują podróże. No mnie zarówno podróże, jak i hamburgery mocno interesują, chociaż podróże myślę, że są bardziej fajne. Otrzymuję sporo waluty, z azjatyckiej waluty, która natychmiast zasieli moje drzwi i Benjamin mi tutaj sugeruje, żebym wziął i zrobił sobie dzień na diecie wegetariańskiej. No myślę, że to jest do zrobienia. Szczególnie po jakichś takich, jak ostatnio miałem, potężne uczty hamburgerowe. To taki dzień wegetariański by mi się absolutnie przydał, ale chyba w Kielcach nie ma nic takiego, co by wegetariańskiego było. Czyli mogę sobie zjeść co najwyżej sałatkę. Benjamin, bardzo ci dziękuję. Mówisz, żeby Iran zrobić. Iran, słuchajcie, zbliża się wielkimi krokami. Już otworzyłem projekt i wciągnąłem do niego filmy, tak więc...
Chyba go nawet zrobię przed tym Nowym Jorkiem, bo strasznie mi ciśniecie na tą okoliczność. Słuchajcie, jeszcze jest cała porcja znowu kartek, które były w kopertach zapakowane, tak więc znowu na szybko. Od Grzegorza, od Marcina B, od Łukasza, od Pawła z Kielc, Kamila i Kamil z Mielna, mnie pozdrawiają, Miłosz i Natalia, Leon, Karolina i Łukasz, pozdrowienia oraz znowu zapas bursztynu, plus magnesik, I love Bałtyk, Ola i Bartek z Pragi, również z magnesikiem dzięki. I z Białki Tatrzańskiej dostaję pozdrowienia od Rafała wraz z żoną Magną i córką Gabrysią. A Rafał się podpisuje Ralf von P. Rafał, pozdrawiam. Kartki mamy już wszystkie, wracamy do paczek. Słuchajcie, to nie jest koniec, to nie jest koniec. Jeszcze tam dużo stoi za kamerą. Chyba będzie najdłuższy film na tym kanale. Ale ciachnąłem. Jakub przesyła mi ogóreczki z chili. Już badamy. Wygląda, powiem szczerze, znamienicie. Jakub pisze, że w mojej skali pikantności to jest w ogóle nic, sosik też domowej roboty. Ale tak jak wam niejednokrotnie mówiłem, pikantność nie jest moim celem życiowym i tak jak mnie tam namawiacie, żebym się wykąpał w chili, to nie ten kanał. Ja tu takich głupot nie robię, ja lubię pikantne, ale takie, które można zjeść, a nie można od tego umrzeć. Także takich challenge'i wariackich się nie spodziewajcie, bo no bo to naprawdę nie ten kanał. Nie mam ochoty w ten sposób pozyskiwać widzów. A to, co by mi miało sprawić potencjalną nieprzyjemność, no to też nie planuję. Kolejna przesyłeczka. Alek i Kacper Zmysłowic przysyłają mi oryginalny albański magnesik. Już patrzę. Jest oryginalny albański magnesik. Chłopaki, dzięki. Kilka drobiazgów. Oreo! Proszę bardzo, się pojawia. Takie coś. Co to jest? Jakieś takie gumy do rzucia? Gumy do rzucia. Nie wiem, co to jest, bo to pisze po grecku. A ja jestem słaby z greckiego. A tu jest Nesty w proszku, że można sobie ją dolać do wody i pić. A u mnie, powiem wam, że teraz w mojej miejscówce, czyli u mnie na wsi, skażona woda jest. Nie można pić wody z kranu. O, pachnący przedmiot. Jakiś prezent. Mocno pachnący. Co to jest? Cześć, Szafa. Od 3 lat śledzimy twój kanał na YouTubie. Dobra robota, postanowiliśmy zamiast pikanterii przyjąć coś całkiem innego. Mydła wykonane ręcznie na bazie naturalnych składników w małej rodzinnej manufakturze. W paczce 3 mydła dla ciebie i dla Kasi. Piwne, o, nagietkowe i lawendowe. Mam nadzieję, że znajdziesz coś odpowiedniego dla siebie. Na hasło mocny blog do końca września 10% rabatu. Proszę, coś takiego. Macie mydlane rewolucje, tak? Dobrze czytam? Mydlane rewolucje, bo czytam to przez kartkę. Mydło nagietkowe. Mydło lawendowe i mydło piwne. Co ciekawe. Nawet ładnie pachnie. Od razu mnie zapach tutaj z tej paczki pobudził. To podobają mi się. Gdzieś tam sobie do szafy wrzucę, żeby mi to wszystko ładnie pachniało. Piwem. Lecimy dalej. Dostaję serdeczne pozdrowienia z Sochaczewa od Izabeli i Rafała. Proszę bardzo. Plus zaproszenie do Żelazowej Woli. I w związku z tym mam również magnes z Żelazowej Woli. I pojawiają się dodatkowe atrakcje, czyli grejpfrutowy Cornelius. Tutaj widziałem, że gdzieś w puszce wylądował do mnie. Gorzkie żale, piwo rzemieślnicze. Też je zaraz zapakuję do lodówy. I kolejna Bytów 17. Piwo prosto z serca Kaszub. Coś takiego. I tutaj mam potent spicy barbecue. Roasty ribs, czyli to są jakieś żeberkowe, tak? Żeberkowe chipsy i coś takiego nie widziałem jeszcze nigdy. Tequiler piwo Cerveza 6% piwo und tequila. Dziękuję wam. Wszystko zostanie rozdysponowane w odpowiednim czasie. Słuchajcie, tak, dostaję 4 magnesy, a zastanawiam ich pochodzenie, bo Piotrek z Jarocina. No sami przeczytajcie, jak to zaaranżował. Mam nadzieję, że to nie jest to, co ja myślę, bo absolutnie nie mogę coś, co na czyjejś krzywdzie by zostało w jakikolwiek sposób zdobyte, Piotrek. I mam nadzieję, że to nie było tak, jak tutaj sugerujesz, bo to jest niesportowe zachowanie. Ale wydaje mi się, że to jest taki twój dowcip i przyjmuję to, że po prostu chciałeś zwrócić uwagę na swoją przesyłkę. Pozdrawiam cię serdecznie. Zawsze na początku szukam listu, ale na razie jakoś nie znajduję. Może znajdzie się później, więc otwieramy. Monster Ultra Sunrise. Jest, będziemy się wzmacniać. Dzisiaj mi się to przyda na ten wyjazd po prostu. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj cały dzień
robię to, co robię, czyli pracuję, plus jeszcze, tak jak obiecałem wam, muszę dzisiaj zrobić ten film z opakowania, bo inaczej bym sobie nie wyobrażam, jakbym nie dotrzymał słowa. Zajebiście fajny Jack Daniels Barbecue Sauce. Jestem wielkim fanem Jacków Danielsowych sosów, ale bardzo mnie interesuje ten, który żeście mi z Guinnessa przysłali, jak on się będzie klasyfikował. Zrobię grilla na pewno niebawem. I wiecie, dzisiaj cały dzień robię akcję praca plus akcję YouTube, a potem w środku nocy jadę do Warszawy. Taki porter od Guinnessa, od Jakuba, już wiem, że to jest od Jakuba z Ostrołęki. Czekam na list jeszcze tutaj. Tak więc będę się ci wzmacniał tymi waszymi wynalazkami, żebym szczęśliwie dojechał do Warszawy na lotnisko, bo kurde, trochę słabo jak start jest o 6 rano niestety. Nie chcę mi się dzień wcześniej tam lecieć, mam za dużo spraw na głowie. Lukozadę. Takie coś. Lukozada przyszła do mnie. Zero kalorii. O, to lubię właśnie. Jak jest zero kalorii, to wtedy wiadomo, że się nie muszę stresować, że będzie jakaś lipa. Tu są orzeszki z tajskim chili. Bardzo dziękuję. Ewidentnie jakaś zagraniczna przesyłka. Beef jerky. Original. O, czyli są te original, które nie są żadnym sosem zaprawione. Mini salami sticks. Genialna porcja energii na każdy dzień, proszę bardzo. Macie spadek mocy i ciach, pach i małe salami, bierzecie sobie do kieszeni. Musztarda miodowa i cebula. Też czegoś takiego nigdy nie próbowałem. Orzeszki z musztardą miodową i cebulą. Ciekawe, albo cebula z musztardą? No nie wiem, co to jest. American pretzel. A, to będą pretzle. Dobra, jest git. Kolejna opcja. Taste of South Africa. Coś takiego. Czyli tu też będzie, przypuszczam, że wołowina suszona. Chili beef. Tak opisana. Kurnia, gruba przesyła. Guinness barbecue sauce. No muszę tego spróbować, bo inaczej się nie obędzie. Trzeci. Sugerujecie, że to musi być chyba fantastyczny jakiś produkt. Solidnie zapakowane, ale wszystko doszło w związku z tym. Guinness Dublin, kolejna opcja. Takie fajne butelki, czyli takie dwa do mnie trafiły. Znowu beef jerky, tym razem honey barbecue, czyli barbecue miodowe. Jest magnes, ale nie ma listu przewodniego, no jestem zawiedziony. Magnes z Oxfordu. Miałem taki plan, żeby do Oxfordu dojechać, jak byłem w Londynie, ale mi się nie udało. Mam nadzieję w takim razie, że jak kolejny raz się zjawię w wielkim w Anglii, w Zjednoczonym Królestwie, to do Oxfordu się wybiorę. Bardzo dziękuję. No i szkoda, że nie ma żadnego listu. Także tylko mogę stąd. Jakub, Ostrołęka, bardzo dziękuję za tą srogą przesyłkę z różnymi pysznościami. Ostatnią rzecz otwieram z tej przesyłki. Tak to właśnie wygląda. Przeciąłem puszkę. Pierwsza próba zamachu na szafę. Trochę się tu wszystko mokre zrobiło. I ja też. Także dzisiaj z eksplozją. Aż zobaczę, co to jest. Czekajcie. Proszę bardzo. Diet ginger beer. Coś takiego. O, mi wybuchło prosto w twarz. Widać, że mocno jest tutaj to gazowane. Nie, słuchajcie, i tym optymistycznym akcentem biorę się, kurde, za sprzątanie. Bo jak widzicie, cała podłoga została zalana. Zasięg taki, że aż tutaj na drzwi poszło. Także z mopem się muszę zaprzyjaźnić. Tu są wszystkie podarki od was, za które bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wam za tą inwencję, że takie rzeczy, których absolutnie nie jestem w stanie w żaden sposób zdobyć. Ale zobaczcie, ile tego jest. To wszystko się będzie pojawiało w filmach. To wszystko będzie się pojawiało we vlogach. Tylko jak widzicie, nie da się tego za jednym razem spożyć. To jest sprawca tego wybuchu, a swoją drogą nożyk bardzo ostry, skoro aż tak to wyglądało. I dodatkowo mnie czeka jeszcze taka mała porcja sprzątania i chyba ten zawodnik się z tym niestety nie upora, tylko ja będę musiał to zrobić, a na samym początku idę się, słuchajcie, umyć, bo jestem cały, że tak powiem, w tym napitku, który eksplodował. Dzięki raz jeszcze za przesyłki. No i cały czas zachęcam, jak macie coś takiego ciekawego, coś takiego nieprawdopodobnego w swoim zasięgu, jesteście gdzieś z drugiego końca świata, czegoś, czego nie ma w Polsce, a macie taką ochotę, to ślijcie, szafa będzie testował. A jeszcze może zanim zakończę, jak już tutaj chodzę, to przypominam, że mamy te racje żywnościowe,
Pierwsza przyszła do mnie, ta z Departamentu Obrony i ta pójdzie na pierwszy ogień. Myślę, że w przyszłym tygodniu, jak wrócę, ogarnę się trochę, to zaczniemy gotowanie z czymś takim. I ewidentnie jestem tutaj teraz, jest możliwość zrobienia akcji Przeżyj z YouTube'em, bez dwóch zdań.